się swoimi umiejętnościami lekturskimi, ale w bardzo specyficznym miejscu, wiesz, bo właśnie wyobraź sobie, że wyjechałeś przed chwilą z kopalni. Powietrze jest dosyć brudne, jesteś w centrum Katowic i wszyscy tam godają po śląsku i musisz godać po śląsku przez pół minuty. Czas, start! Dawaj, synek, dawaj. I proszę państwa, Wojciech Czajrowski, poseł, przesiad, a raczej Katowice, gdzie każą mi godać w ich dziwnym języku, który jakieś szumbierki, osiedla, czy inne takie jakieś dziwne rzeczy, które pojawiają się nie wiadomo z jakiego smogu, bo smog to wiecie, że katowicka nazwa. W Polsce tego nie było, dopóki z Katowic nie wyszło, więc to ich jest słowo śląskie. To bardzo ważne, szumbierki, a jak rezja, czy kluk na wywoj, pusta łeb, wykonując zadanie, to będzie cudowne. 1-0. Buu, koniec! Czarek, zostań tutaj. Synek, czy ty coś do mnie możesz? Rezi, możesz coś do mnie, ja? Rezi. Jak ja ci pizna zaroni, to się skończy ta bajka, nie? Ja ci gotuję. Luta skrzydłowy. Przepraszam, ale państwo to widzieliście. Fajnie. Ja bardzo proszę, żebyśmy się uspokoili. Ja mam na wszystko teczki. Po co te emocje? No dobra. Uspokójmy się. Zresztą jest dobrze, że teczki. To był taki typowy Śląski, prawda? 100% śląskiego, nie? Znaczy, wiesz, ja tam nie jestem aż taki prawdziwy Ślązak, bo ja tam jestem taki mieszany trochę. Nie, no nie podrabianiec, okej? Nie podrabianiec. Podrabianiec ten. Ty się go roli. Synek. O, ja. Ale żarty żartami, także zrozumiałem, żaden problem, śmiesznie było. Miałem jedno powiedzieć, coś powiedzieć źle, że godają,